Jedziemy? Artur Szpilka z nami, ja nawiążę do ostatniego wywiadu Arbiego Szamajewa dla portalu In The Cage. On tam powiedział, że każdy myśli, że jest gotowy na walkę z Mariuszem, dopóki nie wyjdzie do klatki. Masz obawy? Jesteś gotowy? To się okaże 3 czerwca, a wiesz co, nie słucham wywiadów, Arbiego bardzo szanuję jako trenera, ponieważ ma to coś, a wszystko się przekonamy 3 czerwca, czy będę na niego gotowy i czy Mariusz będzie gotowy na mnie. Bo są tacy, którzy podają wątpliwości te przygotowania, mówiąc, że wszystko fajnie, ale jednak Arturowi przydałby się jakiś specjalista od MMA. Albo takiego specjalisty nie ma, albo nie wszystkim się z nami dzielisz. Słuchaj, akurat ja nie chcę tutaj mówić, bo tam już byłem. Zobaczymy po tej walce. W każdym bądź razie ja naprawdę wziąłem sobie tą walkę bardzo dużo serio i mogę wam tylko powiedzieć, że mam dwa treningi więcej z zapasu w MMA niż miałem w poprzednich przygotowaniach, więc to chyba samo za siebie mówi. Dlaczego to ty musiałeś poszukać innego miejsca, a to nie jest tak, że Mariusz na przykład szukał innego miejsca? No ja chciałem. Ja po prostu już po jednej walce, po tej drugiej tak się biłem z myślami, coś mi nie pasowało, nie grało. A to tylko było dla mnie takim... Ja chodziłem, nawet pytałem się Arbiego 3 czy 4 razy. Arbi, będziesz trenował Pudziana? On jeszcze mi nie dał odpowiedzi. Arbi, będziesz? Czekałem tylko aż powie tak i ja wtedy już na tej zasadzie. Bo ja ich bardzo lubię, tak? To są moi koledzy, ale... Można kogoś lubić, a trzeba też traktować jako trenera, a tak nie było. Dzisiaj Michał Materla, pytany o nas, przez nas też o ten pojedynek, mówił, że też wszystko zależy od twojej głowy. Jak ty do tego podchodzisz? Ja myślę, że w każdej walce zależy od czyjejś głowy, prawda? Każdy musi wyjść, wiedzieć, po co tam chodzi, będzie wiele emocji, ale tak jak mówię, ja nie biorę sobie tego, tak jak brałem w boksie, że muszę, bo coś, nie muszę, tak? To mi się wydaje bardziej, że Pudzian musi, bo to jego doświadczenie jest takie, a nie inne. Ja zaczynam, aczkolwiek wiem, co trzeba zrobić w tej walce. I tyle, no to słuchaj, to będzie piękne. Będę częścią, jednym z bohaterów, głównych bohaterów gali na narodowym w KSW, w mieszanej sztukach walki z zawodnikiem, który jest już tu 13 lat. I wychodzi, ja już jestem w sportach walki od 15 roku życia, także... Uważam, że walka zaczyna się od trójki, a co, jak się skończy, zobaczymy. Ostatnio ode mnie. Kilka miesięcy temu też sam o tym mówiłeś i wydawało się, że bardzo blisko Patryk Tołkaczewski, znany kibicom jako Gleba, był jakiejś organizacji freakowej. Ostatecznie podpisał kontrakt z KSW. Jak ty to skomentujesz? Super, bardzo fajna decyzja. Przede wszystkim ja mówię, Patryk, nie nadajesz się do tamtych dziwolągów, bo to są dziwolągi. Sam walczyłem w tym dziwolągach, ale prezentowałem poziom taki, bo uważam, przyzwoity i sportowy, ale też ciężko czasami wytrzymać, jak słuchasz tego. Oczywiście KSW, jak sama nazwa, konfrontacja sztuk walk, więc czemu miałby tutaj nie występować? Walczył w Gondzie, stoczył spektakularne nokauty, wygrywał, przegrał jedną walkę z Balboą. Balboa dzisiaj walczy z Kubiszynem o miano, który przegra, który zabierze zero, bo nikt z nim nie przegrał walki, także to też będzie katarza dla mnie. Będę na tej gali osobiście. No i co? I tutaj walka Gleby z moim przyjacielem, tak, więc to jest w ogóle jakaś petarda i sztof. Nie chcę jeszcze mówić, bo jeszcze nie mogę, ale no, jak ogłoszą, to będziecie widzieć dla mnie oczywiście walka sztof. Ja tylko dopytam, bo widziałem ostatnio na twoim Instastory, że gdzieś u was też w klubie był Krzysztof Głowacki. Też się szykuje jakaś walka dla byłego mistrza świata w boksie? Zobaczymy. Jesteś jedną z 3 osób, która walczyła na Stadionie Narodowym, to prawda, to był boks 5 lat temu. Wspominasz to sobie teraz jakoś? Odżyły jakieś takie wspomnienia i masz to już przerobione? Nie, wiesz co, w ogóle miejsca, w którym się walczyło, to nie jest coś takiego, bo wychodzisz tutaj, walczysz w Bielicy, w Kopalni Soli, czy walczysz właśnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład MGM Grand, czy nie wiem, Madison Square Garden, no to chyba jest to samo, wiesz, że ważne jest zawsze, że wychodzisz i musisz skupić całe swoje pokłady energii, skupienie właśnie na tej samej walce. Gdzie to jest? Wiadomo, że ranga tego pojedynku, ranga całej gali jest dużym takim emocjonującym wydarzeniem i to jest chyba najważniejsze. W twoim sporcie też sporo się dzieje. Ostatnio byłeś gościem Sportbell Live, to był tak jakby one man show. Dużo mówiłeś o Andrzeju Wasilewskim, najpierw tak, najpierw było trochę uszczypliwie, potem była dużo miłości. Nie, no to miłością to przesadzasz, nie tam uszczypliwie i troszkę szacunku, ale nie miłości, no.
doceniałeś jego wkład w rozwój swojej kariery, to miałem na myśli, natomiast mówiłeś o rzeczach, które nie do końca były też dla mnie jasne, czemu jakbyś go spotkał, to chciałbyś mu nakopać. Nie, to zostawię to dla siebie, po prostu. W takim razie, jeżeli chodzi o boks, no to cały czas Tomasz Adamek w mediach gdzieś jest aktywny i mówi, że jeszcze jedną walkę w Polsce chciałbyś. I bardzo fajnie, i bardzo fajnie, a czemu miałby tego nie spotkać? Słuchaj, jeżeli ktoś ma przyciągnąć przed, jeśli chodzi o boks, ludzi poza Różańskim, Cieślakiem, właśnie Tomasz Adamek i czemu miałby nie walczyć? Ja bym z przyjemnością zobaczył jego pożegnanie z jakimś zawodnikiem średnim, nie jakimś kozakiem i czemu nie? Bardzo fajnie, tym bardziej, że Tomek, każdy sportowiec, który gdzieś coś się kończy, potrzebuje tego i ja bym z przyjemnością zobaczył. A to jest ciekawe, bo ja uważam, moja prywatna opinia, że walka właśnie z Tomkiem to była najlepsza walka w twoim wykonaniu. Najbardziej mi się podobała. No, wtedy byłem młody, gniewny i przede wszystkim wiesz, to troszkę widzę taką analogię do Pudziana, że wiadomo, Pudzian jest dłużej w MMA niż ja, ale troszeczkę miałem tak, jak pamiętam, że Tomek, tylko Tomek był młodszy dużo od Mariusza i gdzieś już kończył, może nie kończył, ale widziałem, że jak ja z nim wygram, to gdzieś kończy karierę i wtedy na tym plecach ja się wybiję jego i mogę walczyć i wtedy właśnie po tej walce pojechałem do Stanów, zmieniło się całe moje życie, jeśli chodzi o karierę bokserską, tam stoczyłem walkę walki i walkę o Mistrzostwo Świata. I dokładnie podobna sytuacja dzieje się właśnie teraz. Mam sytuację, gdzie jeden z zawodników już gdzieś tam powoli, nie wiem, nie już, ale powoli kończy karierę, a ja tutaj przecież zaczynam, dopiero mam 34 lata, nie? Stary. Więc to też jest jakaś taka nobilitacja i też mobilizacja. Marian Ziółkowski powiedział, cytuję, ludzie nie doceniają tego, co Artur Szpilka zrobił. Dostrzegasz to? Zgadzasz się z tym? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Przeszedłem przede wszystkim dużą przemianę mentalną, dużą przemianę w swoim życiu, ale też sportowo, jak przyszedłem na pierwszy trening MMA, to była masakra, a teraz już naprawdę to jakoś wygląda, to czuję, ale wiadomo, staję naprzeciwko człowieka, który rzuca, obala, rzuca. Łukasz Różański został mistrzem świata, kategoria Bridger, pasu, no nie ma takiej historii jak pas w kategorii ciężkiej czy półciężkiej. Wiadomo, że takie walki polsko-polskie sprzedają się najlepiej. Myślisz, że Łukasz jakby typowo starcie Różański Adamek? Wiesz, to też ciężko powiedzieć. Tomek jakby miał nogi, naprawdę nogi jeszcze takie ze starej swojej formy, to ciężko by było. Łukasz nie lubi zawodników, którzy wchodzą, tak? Ja miałem problem taki, że stanąłem i buch. A chodziłem to też inaczej. Druga rzecz, ja bym zobaczył walkę, nie wybijemy tak daleko. Adam Balski na przykład, Łukasz Różański, to sama waga Bridger Ready, Adaś wcale bym go nie skreślał, ja bym wam powiedział nawet, że kurczę, no jakby nie stanął, bo Adaś też ma takie momenty, że lubi stanąć, tak jak Radczenko, chodził, wszystko, puf, potem stanął, bomba, leży, ja zresztą też leżałem, więc wiem, i znowu później bomba, buf, leży, dwa razy, trzy razy leżał z Radczenką, jak stał, a jak boksował, tak jak z Babiczem chodził, wiesz, to... Ja bym taką walkę na przykład zobaczył, jak już mielibyśmy patrzeć polsko-polskie. Tomek po co ma się być z koniami? Tomek niech sobie stoczy, to jest moje zdanie, Tomek niech sobie stoczy pojedynek z zawodnikiem o podobnym wieku, o podobnych gdzieś nazwiskach i ja uważam, że Polsat jako stacja mogłaby to śmiało zorganizować i kibice też byliby zadowoleni. Pożegnać Tomka Adamka w fajnej walce, a nie znowu mucka, tak? Bo to wiadomo, że walka z Różańskim to byłaby mucka i jakby też Łukasz gdzieś tam doszedł do niego, chociaż uważam, że no jednak Tomek ma te nogi, tylko to tak jak mówię, to miał na pewno, nie? Wracając do MMA i trochę do kickboxingu, sobota, gala w Tomaszu Mazowieckim, jak Ci się podobało starcie Sarara Zimmerman? Przepraszam, ale nie oglądałem, bo byłem na gali właśnie w Rzeszowie i tylko czytałem, więc nie widziałem, także no, nie mogę się wypowiedzieć. Ale chyba musisz opatentować to, bo to jest hit. Mówię o Mariusz, wiem, że to był twój pomysł, spontan. Tak, to był mój pomysł, no, że zacząłem biegać i tak mówię, a Mariusz, kurczę, mówię, zawołam cię tutaj. No i tak płaczę, a dzisiaj mi ludzie mówią, że to w Brazylii jest powtarzane, że ludzie chodzą i mówią, o, jest Mariusz, nie? Nie, to, że to naprawdę, no tutaj widziałem, bo w każdym chłopaki mówią, że to się stało, że każdy tam, że ci zawodnicy, że chodzą mimo i krzyczą do siebie Mariusz takim głosem, że się śmieją z tego głosu. Ja mówię, no widzisz, no kurczę, widzisz. Tak samo jak windą ludzie jadą i tam wiesz, winda mówi you're going down. To miało oznaczają, no nie, i wiesz, i tak dużo osób też. To też jest taka ciekawostka. No jakieś takie nieświadome, ale klasyki.
Jak się podoba ta cała praca medialna? Trailery, kręcenie, bieganie, to mi się nie podoba. Mi się nie podoba już tego mam serdecznie dość, no ale wiem, że to jest nieodłączna część sportu i przede wszystkim wielkiego widowiska, bo każdy oprócz sportu to widowisko, to są emocje i to jest normalne. Trudno, żeby nagle przyszedł cały stadion bez tego wszystkiego, tak? To jest niemożliwe. Ile Pyskilka będzie ważył 3 czerwca? Zobaczycie, no, ale będzie dobrze. Ja nie zamierzam dużo ważyć. Może 3-4 kilo więcej niż w ostatniej walce. Jak będzie wyglądał narożnik, kto będzie podpowiadał w tych płaszczyznach typowo stricte macie zapasy parter? Nie, no, będzie miał sam Gerard i trenerem head coachem będzie Jarosław Rogala. No i trener Kostka i minister Kiepski. Czy trener Rogala ma na w przyszłości kogoś dołożyć do teamu? Kogoś, z kim będzie się zajmował też MMA takich z tobą? Czy ty masz na wyłączyć trenera Rogala? Już jest jeden zawodnik. Nie wiem, czy mogę mówić. No my też nie wiemy. To zobaczycie. Już mieliście okazję posparować? No tak, wczoraj sparowaliśmy 12 rund. Na tygodniu. To ma 12 rund? Nie, ale wymieszane. Ja wam powiem szczerze, że się cieszę, bo główka to jest sportowiec z krwi i kości. I wiesz, daję ci słowo, jestem przekonany, żaden z zawodników MMA nie wytrzymałby 12 rund. Nawet takie, jestem, bo robiłem tam. Widziałem oni po rundzie, po dwóch, nie wszyscy. A tam 12 minut techniki, nie jakiegoś bitki, ale techniki, ale byliśmy tak zmęczeni, ja mu skuczyłem, bo z tego co wiem, to on był wczoraj na nagrywkach, ja dzisiaj, ja poszedłem spać, gdzie już nie spałem, budzę się, dzwonię, dobrze się czujesz, masakra. A ja miałem to samo, więc wiem, ale słuchaj, to jest sportowiec z kilkości, ja mówię, z główką, znamy się lat 15. To jest mój sąsiad, to jest mój przyjaciel i to jest gość, z którym stoczyliśmy masę wspólnych walk. Nawet kilka awantur, jak byliśmy młodzi razem w Uboku. Więc wiem kto to jest za gość i też się cieszę, że będzie. To nie jest jeszcze oficjalna informacja, ale Twitter żyje od tym od kilku dni, no i ludzie piszą, że jeżeli Gleba, to fajnie byłoby go zobaczyć z główką. Ty byłbyś, jesteś entuzjastą takiego pojedynku? Tak, oczywiście, że tak. Dwóch Sujkowiczów, jeden świetny zawodnik z Gromby. No i mistrz świata, stary. Główka, ja wiesz co jest najlepsze, że to starcie będzie o tyle emocjonujące z racji tego, że główka nienawidzi techników, zawodnika, który chodzi na nogach i boksuje jak okoli. Stylowo mu to nie gra, ale uwielba biodów, a takim jest Gleba, który idzie do przodu. To samo było z Hukiem. Ja wam powiem, spotka się dwóch zawodników stylowo, bardzo podobnych do siebie, z mega bombką. Ja główka na pewno, nie wiem, z Glebą nie sparowałem, ale też wygląda na silnego zawodnika. No i do tego dochodzi płaszczyzna parterowa, kopnięcia. Też zobaczymy, jak chłopaki w tym wypadną. Zmiana tych rytmów. Wiem, jak to było ciężko na początku, kiedy nagle się fajnie się czułem, tutaj się nie męczyłem, nagle złapanie, inne oddychanie, wstawanie i trzeba znowu walczyć w stójce, nie? Także to jest ciekawostka, no i stary, no, petarda! Ostatnio w Gala w Szczecinie, jak jeszcze na niej miałeś walczyć, to rozmawialiśmy, czy nie będzie ci, czy dobrze będziesz się z tym czuł, że będziesz wychodził po Michale Materni, no historia się powtarza, no jednak los tak chciał, że będziesz na tej samej gali i znowu będziesz walczył po nim, dlatego po tobie będzie Marian, będzie Salak, będzie Mamet, no tyle gwiazd w jednym miejscu, ty w tym wszystkim jak się czujesz, no bo to chyba olbrzymia nobilitacja. Jeszcze raz powiem, mówiłem to i już nie chcę tego powtarzać, jest to dla mnie jakieś spełnienie, może nie marzeń, bo to nie marzeń, ja mam zupełnie inne, spełnienie jakichś fantazji sportowych, gdzie oglądając KSW, jak się zaczynało, jeszcze wtedy nawet nie znałem tych zawodników, ja oglądałem, zapamiętałem bardzo, był Juras, wiadomo, był wtedy chyba jeszcze Kułak, taki zawodnik, co zapamiętałem, był tamtego nie zapamiętałem, mówię o ludziach takich, no i właśnie Mamet i Michał Materla, nie, Michał Materla jak wchodził do klatki stary, jakie tam wojny, to no to masakra, Mamet znowu tak, no inteligencja w klatce, w ringu, bo to jeszcze wtedy były walki w ringu, inteligencja ringowa, to co on robił, ja mówię, ty zapamiętałem i kiedyś mówię tak, chciałbym kiedyś poznać tych ludzi, nie, mówię, a jeszcze wtedy mało lat boksowałem tam, wiesz, i mówię, ale byłoby fajnie ich poznać, nie, a teraz tak się składa, że będę walczył z tymi bohaterami na jednej gali, na PGE Narodowym, dodatkowo dochodzi mój przyjaciel Głowacki, stary, no, czy sobie mogę czegoś lepszego, może takie sportowe, takie fantazje, no to właśnie tak jest. Tyle chyba od nas. Tyle u was, to u mnie. Znaczy, to u ciebie. Tak, wszystko dobrze. Także najważniejsze jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że w pełnym zdrowiu odpukać, żeby tak było do końca walki. Teraz też jadę do Mamenda na tydzień, także dziękuję bardzo. Dzięki.
Dzięki.